Serwus, z tej strony Diller i dzisiaj zagramy sobie w minigrę X-Run. Jest na dzisiaj Darkness. To ja. I słuchajcie, nie będziemy jakoś bardzo mocno tłumaczyć, o co chodzi w tej minigrze. Już kiedyś ją nagrywałem, ale dla takich nowych widzów przypomnę tylko, że chodzi o to, że jest taki specjalny tor przeszkód. Świeżaków dla żółczych dziobów minecraftowych. Jest taki tor i mamy na tym torze bardzo wysoką prędkość. Po prostu chodzi o to, że musimy go przejść. Tyle, bardzo proste zasady. Darkness, proszę się uspokoić. Proszę się uspokoić, Darkness. Po pierwsze, dobra. I bardzo słuchajcie, byłoby miło, gdybyście zostawili tutaj łapkę w górę pod odcinkiem. To będzie znak, że chcecie więcej filmów z jakichś różnych, nawet takich starszych minigier. Po prostu, żeby sobie przypomnieć. A jeżeli jesteście nowi, to możecie sobie poznać. Nostalgiczne podróże. Tak, coś w tym stylu. Kurde, nie mogę ten... O, to też widzę. Generalnie mamy taki magma cream w jakimś punku i jak klikniemy ten magma cream, to wracamy na sam początek, znaczy nie na sam początek, tylko na... Wracamy do poprzedniego miejsca checkpointu, czyli miejsca, gdzie się zapisała nam gra. O Boże, nie. O nie, kliknąłem bez sensu. Znasz ten Darkness, nie? Też tak często. Tak, że w ogóle bez sensu klikam to tak automatycznie. Że myślałem, że spadnę i tak klikam, no. Korci za bardzo, nie? Tak, takie przyjemne kliknięcie. O, dobra, no, to widzę, też już jestem obok, już to jest drugi checkpoint. Panowie. I teraz jak przegramy, to będziemy startować z tamtego miejsca, więc easy. Nasz Darkness zaraz spadł. Brawo, Darkness. Jak mógłbyś tu spaść? Nara. Bardzo proste miejsce. Darkness, proszę się uspokoić. Proszę, proszę mnie nie wyzywać, kurde. Ja cię nie wyzywam, jestem kulturalny, no ułożony już, i w ogóle... O, Nara, taki jesteś jakiś... Ja w sumie... Nie wiem, ja bym dał sam sobie suba. Ja bym dał Darknessowi nauczkę i napisał mu w komentarzu uspokój się, Damianek, bo Darkness ma na nie Damianek. Nie jestem Damianek! Wcale nie jesteś Damianek! To czemu widzowie cię nazwali Damianek? Nikt by tak Ludzie, nie nazwał, ty je tak nazwałeś! Piszcie do Darknessa, że nazywa się Damianek. Nazywam się Hubert. A skąd ty to możesz wiedzieć, cwaniaku, co? No nie. Co, myślisz, że ty masz rację, czy kilka tysięcy osób? No ja! A może to jednak kilka tysięcy osób, bo zobacz, mówisz, że... Stary, zobacz. Słuchaj, niektórzy mój nick przekręcają, a o imieniu już nie wspomnę. No imię to... No imię nie przekręcamy, stary, po prostu masz na imię, jak masz na imię, no nie będziemy wymyślać ci. Jakiś głupot. No. Po prostu jesteś Damianek i tyle. Widzę, że hipokryzja lewa. Więc zapraszam was, ludzie, do pisania pod filmami do Darknessa, bądź tutaj, że jest Damiankiem. Naprawdę bardzo... Pasuje mi. Słuchaj, Darkness, Damianek, nawet brzmi tak podobnie. To fajnie, że tobie pasuje. No mi to pasuje. Myślę, że większości widzów też pasuje, żeby się nazywał Damianek, więc ustalone, nazywa się Damianek. O, jak fajnie. O, widzisz, wiedziałem, że ci spodoba to. O, no, nie, nie o to mi chodziło. Ej, nie mogę tu trafić. O. Ej, the fuck. O, Nara? Jestem. No, Nara, ty ciągle mówisz Nara, to jest takie irytujące. No dobrze, to cześć. Co się dzieje, dlaczego ja tu? Nie wiem, co jest gorsze, twoje cześć czy Nara? No. Sorry. Co się dzieje? Aaa, my graliśmy w tą minigrę, Starcha, u ciebie, nie? A czy nie minigrę, tylko w tą mapkę? Nie, nie graliśmy właśnie. Ja w nią gra na stówę. Co się dzisiaj? No ale ja nie. A, dziwne. Więc masz jedyną przewagę. Dobrze wiedzieć. Nie mam jakiejś przewagi, bo ja nie pamiętam. Kompletnie, ale kojarzę, może podobna. Nie mam może grałeś pojęcia. Kiedyś. Może kiedyś grałem, bo nie mam powiedzieć, aha, to są nowe mapy wszystkie, więc chyba nie. Cześć, Darkness. Nara, Darkness. Aha. Co ty mówisz? Nara. Nara. To jesteś ty, stary. W ogóle ludziska. Ja. Piszcie zapraszam was serdecznie bardzo. Nie tylko na grupę na Facebooku, co ciągle wspominam, ale też na fanpage. Ale i na kanał Darknessa. Nie, na fanpage. Na kanał Darknessa to wiem, że większość z was biła pewnie. Ale na pewno większość z was nie biła na fanpage. Na fanpage'u często możemy się spotkać ogłoszenia, że tak chcemy kogoś do odcinka jakichś widzów, nagrać z widzami, albo na przykład chce. A, już była taka jedna akcja. No, była taka jedna akcja. Będzie takich więcej akcji, więc śledźcie fanpage ludziska. Bo tam właśnie będą okazje różne, wystąpić na odcinku, albo zobaczyć wcześniej odcinki i tak dalej, jakieś różne materiały może, których nie będzie na YouTubie. Zobaczymy, coś na pewno wykminie, że warto będzie wbijać tam, więc mam zrobić już to teraz. A ja teraz siłuję. Diller, poczekaj na mnie. A ty jesteś z przodu chyba. Nie. Nie? A, no to Nara. Nara. Aha. Nie chcę to mówić, Nara. Nie byłeś taki jak ja. A co, ty poczekałeś na mnie może jeszcze, tak powiesz? No. Po prostu nie umiałeś zagrać tego. To jest ciężkie dosyć. Ten minigame naprawdę, to nie jest jeden z tych prostych minigame'ów. To jest, słuchajcie, mega trudne, to jest tak frustrujące. Tak. Kiedyś na serwerze moim, DLRQ.net, co kiedyś powstał na chwilę dosłownie, który razem z Darknessem robiłem,
Był właśnie ten minigame i w sumie, gdybym kiedyś robił jakiś serwer minigame, prawdopodobnie ta gra, minigra by się znalazła na nim. Więc ludziska, gdybyście chcieli, to też piszcie. Padłem! Byłem tak daleko! Ale wiesz, że w tym minigame średnio spadasz co kilkanaście sekund, nie? Ale tak daleko byłem. Tak wiele osiągnąłeś, tak daleko byłeś, tak wiele zwiedziłeś. Prawie doszedłem, w sensie do checkpointa następnego. Ciekawe, Darkness, ciekawe. Przypomnij mi, jaka jest średnia, średni wiek naszych widzów? Chyba zbyt niski, żebyś gadał o takich strasznych rzeczach. O jakich rzeczach?! No ja nie wiem właśnie, o jakich rzeczach, Darkness, więc może zmienimy temat. Porozmawiamy o kotkach. Lubisz kotki? No nie, bo mam jednego, szczur głupi. O, podpadłeś teraz wielu ludziom. Ale co no? Ja mam lubię chyba koty. Takie prawo mówić, że to jest mój kot. No wiesz co, to jest... Co, a traktujesz go jakby twoją własnością, co? A może ma własne uczucia? Kot też człowiek, Darkness, ty w ogóle jakby myślisz? Jakby miał uczucia, to nie byłby dla mnie taki, jaki jest. A co ci robi? Aha, sprowadził mu mysz do domu. Na łóżko? Opowiedz to, Darkness. A ja o tym opowiadałem na moim odcinku, więc polecam. Nie, to powiedz, sir, powiedz, bo mów. No bo, no to ja też było chcę to usłyszeć tak. Jeszcze. No, nie, śpię to... sobie w nocy i coś mi się rusza we włosach, zignorowałem to, potem coś mi jeszcze mrało po nocy. A to nie było kot. To była mysz, którą przyniósł kot. O Boże, jakie straszne. Nie, masakra, naprawdę. Ale stary, czaisz, budzisz się, wybiegasz z łóżka, wracasz, a tam mysz na twojej poduszce, no. I co razu pis pewnie. Mamo! No stary, no przecież z mamą tam wróciłem. I w jednym Damianek, wezmą mamę, co mama? Jaki Damianek? I co, wyniosła ci mama tę mysz? No, wyrzuciła za drzwi. Ale to było stara, ty jesteś... Ja widzę starych na paluszkach, tak piszczysz. A to nie jest koniec historii. No, dalszy ciąg zobaczcie u mnie na kanale w moim filmie. O, ale Boże, ty na każdym odcinku u mnie musisz się reklamować, na każdym. Ja na każdym, na poprzednim się w ogóle nie reklamowałem. O, wcale, pamiętam jak masakrycznie narzekałem, stary, że na każdym odcinku się reklamujesz. I że przestałem sam nagrywać, tak powiedziałem. Tak, tak było. Nie, no tak serio, to się reklamuj. Masz spoko kanał. Ale już... można się pośmiać, że o, się o nie, stary, dalej to powodzenia dalej, nie? Z czym? No, z coś to ciężkiego tam jest? Czy są jakieś groźby, to się stanie po odcinku? Co? Czy są jakieś groźby z tym, co się ma stać po odcinku? Nie. Powodzenia dalej, to wiesz co się stanie zaraz? Wiesz co się Karol stanie po nagraniu? Ej stary, to jest nie do przejścia, to jest niemożliwe. Naprawdę, te mapy są super ciężkie, ale spadłem, o Boże nie. Chyba spadłem pewnie, szczerze, tam spadłem, gdzie ty spadłeś wtedy, kiedy ty krzyknąłeś i płakałeś i było ci przykro i powiedziałeś, że wolałbyś już obudzić się z myszką na głowie niż... Nie, przeskoczyłem to. Spokojnie, Donki. Nie chcę już myszy na głowie. Ej, no, nie, niech ktoś narysuje fanarta Darknessa z myszą na głowie. Please. Ja bym chciał zobaczyć fanarta, jak Darkness ma mysz we włosach. O, ja cię. W ogóle strasznie fajne uczucie jest, jak ludzi skersyć fanarty. Tak wiecie, na przykład mnie z Darknessem, mnie z MWK-ą, Darknessa z WK-ą, no, na trójkę. No, no, kozacko takie właśnie, wiecie, widzimy, że... Nie wiem, tak czujemy się jak taka ekipka trochę, nie? No i prawidłowo. Czy wiesz, Darkness, w sumie ja nie wiem, czy sobie robić z tobą ekipę, Damian. Jak nie ty... jestem Damian! Ty się tylko reklamujesz tych odcinków, jesteś łasy na suby. Odezwał się, a pamiętasz, co mówiłeś na moim One Heart Race? Nie, nic nie mam pojęcia, o czym mówisz. Najprawdopodobniej bredzisz coś. Po prostu powiem wam, że wasz youtuber na moim kanale jest zupełnie inny. Jestem chamski, wyzywam cię. No! I w sumie coś w tym jest. O no nie. Widzicie? Przyznał się. Ale to tak pozytywnie, takie z jajem, nie? Ja cię kręcę. Nie, stary, naprawdę. Siedzę w jednym miejscu od kilku minut. Ale gdzie ty jesteś? Tam, w tym miejscu, gdzie ty krzyczałeś i byłeś ci bardzo przykro. Pamiętasz? Takie miejsce. Nie. Kiedyś było takie miejsce. Jest bardzo przykro, bo ludzie mnie nie subskrybują. Dobra, Boże. Ale Boże. Reklama. Ej, weź się piszcie Darknessowi, żeby zluzował. Damian, zluzuj. Nie jestem Damian. Piszcie, Damian, zluzuj. Ale tylko nie piszcie tutaj, piszcie mu na maila, piszcie mu na grupie Darknessland. Nie! Wiesz co to jest Nusera Dealer? Tak, to się robi, tak, ekran, tak? Mnłość. Ja cały czas na tym jestem, zaraz się serio zeżygam. Ale wiesz, że mam minutę już tylko, nie?
No ja jestem przy samym końcu, ja generalnie widzę metę. No nie wygrasz tego. Generalnie to przegraliśmy, więc. No nie. Dobra, ja to jeszcze przejdę, Nie przejdziesz tego, masz kilkadziesiąt sekund. Ile? No masz 40 sekund, no bo było napisane przed chwilą, że zostaje na minuta. Ups. No to idealnie, ostatnie podejście. O Boże, ja choćby chciałbym... Może cię nie doścignę, ale chciałbym przejść ten... checkpoint. To jest 30 sekund. Tak, dam radę, nie, cofnąłem się głupio. Fucking damn it. Co, kliknąłeś tekstem? Nie, tak, tak głupio się cofnąłem. Że kliknąłem do tyłu, wiesz co chodzi? Chciałem no. Tak... Dobrze wyskoczyć 15 sekund, choćby nie, dobra, walić, nie dałem rady. Dobra, słuchajcie ludziska, nie dałem rady. Czekaj, bo... Doknes, emocje tam rosną, ja nie dałem rady, poddaję się ludzie. Mam fajną mam pelerynkę przynajmniej. Doknes takiej nie ma i nigdy nie będzie miał ludzie. Dobra, wielkie dzięki za obejrzenie odcinka. Doknes, chodź, przyznamy się, chodź. Chodź, Doknes, chodź. A, wszystko stoi się moja głowa. Dobra ludzie, troszeczkę było failowo, dlatego że była dosyć ciężka mapa, Doknes zaraz żygo. Więc możecie dostać nam suba, jak już tak prosi. Pamiętajcie na fanpage'u, grupie. Dzięki wielkie za wszystkie fanarty, za wszystkie łapki w górę i komentarze o tym, że Doknes to jest Damianek. Wielkie dzięki i trzymajcie się. Do usłyszenia już jutro na kanale. Cześć! Cześć! Mogę cię zjeść? Ha, ha, ha!